Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej uruchomiła program nieodpłatnej pomocy prawnej, z której mogą skorzystać między innymi mieszkańcy powiatu kutnowskiego. Program bezpłatnej pomocy prawnej. Kto może z niego skorzystać? Dzień dobry państwu. Z nieodpłatnej pomocy prawnej od stycznia bieżącego roku może skorzystać każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnie. Aby skorzystać z punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, wystarczy telefonicznie umówić się na spotkanie. W zależności, gdzie chcemy przyjść do takiego punktu, bo w Powiecie kutnowskim mamy kilka takich punktów. Jest to Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a także Rzechlin i Krośniewice. Tam również są punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Należy zadzwonić, umówić się na spotkanie. Po przybyciu wystarczy, że złożymy stosowne oświadczenie, że nie jesteśmy w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej, i wówczas możemy skorzystać z pomocy. Specjalisty. Jaki to jest zakres usług? Czy są jakieś um, dziedziny, w których ta pomoc jest udzielana, czy, czy to nie ma znaczenia, z jakiej dziedziny jest to sprawa? Pomoc jest udzielona bardzo szeroko. Jeżeli chodzi o dziedzinę, to tak naprawdę wszystkie poza działalnością gospodarczą. Tak? Natomiast ważne jest, um, że od tego roku. Jest możliwość sporządzenia projektu pisma z wyłączeniem pism w postępowaniu sądowym i przygotowawczym, zdaje się. Czy już w tym momencie możemy z tej pomocy prawnej korzystać? Czy to już jest w tym momencie dostępne? Jak najbardziej. Pragnę również zwrócić uwagę, że osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z takiej porady w miejscu zamieszkania lub przez, poprzez telefon na przykład. To jest to udogodnienie, że osoba niepełnosprawna nie będzie zmuszana jakby przychodzić do tego punktu. Jest taka możliwość, jest takie szersze otwarcie tego katalogu usług. Kto dyżuruje w pomocy prawnej bezpłatnej? Są to adwokaci, radcowie prawni, delegowani przez samorządy zawodowe. Natomiast jeżeli chodzi o poradnictwo obywatelskie, tam funkcjonuje to na zasadzie organizacji społecznych. Poradnictwo obywatelskie jest. Takim elementem, który pozwala na uzyskanie nie tylko jakby porady prawnej, ale takiej formy wsparcia od A do Z, to znaczy na przykład przygotowanie planu wyjścia z trudnej sytuacji. I to jest ta różnica.